że nie jest tak, że w digitalizacji nie mamy już o czym rozmawiać. I ta publikacja była taką próbą tak jakby powrotu, znaczy złapania takiego momentu, w którym jesteśmy, refleksji nad tym, jakie tematy, jakie zagadnienia, jakie wątki wciąż stanowią wyzwanie dla instytucji kultury. I dlatego właśnie rozdziałem o wyzwaniach ją otwieramy. I w jakich obszarach wciąż potrzeba rozwoju kompetencji, wciąż potrzeba dzielenia się wiedzą, wciąż potrzeba inspiracji. Więc to, co jest, myślę, bardzo istotne, to właśnie, aby pamiętać o tym, że warto rozmawiać o nowych narzędziach, o nowych strategiach udostępniania, o nowych sposobach edukowania przy pomocy cyfrowych, zdigitalizowanych kolekcji, o nowych sposobach ponownego wykorzystywania tych zasobów z kolekcji do współprac kreatywnych, współprac z artystami czy ze społecznościami lokalnymi, ale jednocześnie rozmowa o digitalizacji, to znaczy o tym, jak digitalizować i co digitalizować, jest nieustająco istotna. I myślę, że to była intencja zarówno ministerstwa, jak i nasza, żeby to podkreślić i pokazać, że bez wysokiej jakości zasobów przygotowanych, opracowanych i udostępnionych w jakościowy sposób, trudno jest z sukcesem realizować te wszystkie kolejne jakby potencjał tych zasobów i wszystkie te kolejne atrakcyjne współprace czy projekty bazujące na tych zasobach. I to wciąż pozostaje bardzo istotnym zagadnieniem. Myślę, że też dlatego, że pojawiają się jakby w obszarze udostępniania i właśnie ponownego wykorzystania kolejne możliwości dotyczące chociażby pojawiających się narzędzi technologicznych czy narzędzi do pracy z danymi, które pozwalają nam realizować coraz bardziej zaawansowane, atrakcyjne projekty. No ale to jakby jest nieustająco kwestia, która wraca do tego, jak zdigitalizowane, jak udostępnione, jak uporządkowane są nasze zasoby. I myślę, że jest tak, że właściwie te dyskusje, te narracje i ten rozwój powinien toczyć się paralelnie. To nie jest tak, że byliśmy skoncentrowani na digitalizacji przez ostatnią dekadę, a teraz już tylko będziemy rozmawiać o tym, co po digitalizacji, tylko właściwie cały czas powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób digitalizowanie kolekcji sprzyja tym wszystkim rzeczom, które mogą stać się po tym, jak te kolekcje zostaną zdigitalizowane. I myślę, że to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że coraz więcej rozmawiamy właśnie o tym, jak te zasoby mogą być przetwarzane, jak one mogą być przydatne takim szerokim gronom odbiorców. I myślę, że bardzo ważne jest to w kontekście okazji, przy której się spotykamy, to znaczy Dnia Domeny Publicznej, że bez wysokiej jakości digitalizacji ten potencjał domeny publicznej jako rezerwuaru dziedzictwa, które należy do nas wszystkich, on się nigdy nie będzie mógł w pełni realizować, to znaczy domena publiczna nie będzie się mogła w pełni realizować jako domena publiczna właśnie, czyli jako zasób, który należy do wszystkich, dopóki nie będzie prawdziwie dostępna, a jakościowa digitalizacja i jakościowe udostępnienie to jest coś, co jest konieczne do tego, żeby ten swobodny dostęp i możliwość interakcji z domeną publiczną mogły mieć miejsce. Więc myślę, że w tym momencie się zatrzymam i oddam głos pozostałym. Dziękuję, Ola. Dzięki za wprowadzenie nas w wszystkie te wątki, które są aktualne dla różnych instytucji, które już zarówno prowadziły projekty, ale też przymierzają się do tych projektów digitalizacyjnych, w których właśnie może też pomóc ta publikacja. Więc chciałabym zapytać, Agato, ciebie, jakie były powody, że co stało za tym, że ministerstwo postanowiło zainicjować taką publikację i czy masz podobne przemyślenia dotyczące wyzwań, które stoją przed instytucjami kultury? Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Cieszę się, że spotykamy się w tak dużym gronie. Bardzo chętnie opowiem o powodach, dla których zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prac nad publikacją poświęconą digitalizacji i udostępnianiu zbiorów kultury. Ministerstwo Kultury prowadzi rozmaite programy dotacyjne,
poświęcone finansowaniu projektów cyfrowych już od wielu, wielu lat, od 2016 roku w ramach programu Kultura Cyfrowa. Więc mamy okazję obserwować w czasie skuteczność, efektywność tego narzędzia finansowego. Dostrzegliśmy, że część pytań stawianych przez na początku wnioskodawców, później beneficjentów naszego programu się powtarza. Niektóre wątpliwości związane z organizacją pracy, definicją digitalizacji, czy problemami, wątpliwościami, czy jak należałoby powiedzieć, wyzwaniami związanymi z drugim życiem zbiorów, z dalszym reuzem powtarzają się. Jednocześnie mamy świadomość, że pracując w urzędzie i posługując się dosyć złożonym językiem regulaminu programów, czy to naszego programu Kultura Cyfrowa, czy innych programów dotacyjnych. Tutaj nawiązując do pytania, które pojawiło się w czacie, a nie będziemy dzisiaj rozmawiać o funduszach europejskich na rozwój cyfrowy, choć mam pełną świadomość, że spotykamy się w dobrym momencie, żeby rozmawiać o organizacji tego procesu digitalizacji zbiorów instytucji, bo wiele z Państwa przygotowuje się już w tym momencie do realizacji projektów, do wnioskowania o kolejne fundusze strukturalne. Ale wracając do rzeczy, więc my od lat obserwowaliśmy pewne wątpliwości, pewne obszary niejasne, powtarzające się pytania, a jednocześnie mieliśmy świadomość, że mówimy językiem niejako hermetycznym. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję Centrum Cyfrowemu, że udało się nam wspólnie stworzyć taki wielogłos. Zaprosiliśmy do współpracy zarówno doświadczonych praktyków, osoby, które od lat prowadziły projekty digitalizacyjne, ale także ekspertów w dziedzinach bardziej technicznych, czy jakby w aspektach tutaj związanych z udostępnianiem zbiorów dla osób z pewnymi specjalnymi potrzebami. Mieliśmy też doświadczenia i widzieliśmy świetny odbiór różnych innych inicjatyw edukacyjnych wokół zbiorów cyfrowych. Swego czasu przygotowaliśmy we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza Trendbook, gdzie zaprezentowano takie ciekawe projekty cyfrowe. A naszym takim bardzo dobrym doświadczeniem była realizacja projektu edukacyjnego Tu Europeana. To na pewno Marcin, tutaj może później Marcin Werla będzie chciał się też odnieść. Widzieliśmy wtedy żywy odzew i żywe potrzeby środowiska doświadczyliśmy na własnej skórze tego, że kluczowe jest dobranie odpowiedniego języka, języka prostszego, a zarazem precyzyjnego i trafiającego do osób, które przygodę czy tą drogę związaną z digitalizacją zbiorów, z digitalizacją kolekcji chciałyby rozpocząć. Więc nasze doświadczenia zebraliśmy w całość, spróbowaliśmy opisać sobie wyobrazić sobie taki zbiór porad, które mogłyby być potrzebne dla organizacji, która przygodę z digitalizacją chciałaby rozpocząć. I powód taki najbardziej, taki pierwszy tak naprawdę, chcieliśmy wesprzeć organizacje, które składają wnioski do programu Kultura Cyfrowa. Zależało nam na języku przystępnym i na ciekawej warstwie graficznej. Dziękuję Magdzie Araźny, która myślę, że tą wizję naszą przekuła na dosyć czytelną i prostą formę graficzną. Zależało nam też na tym, żeby poradnik był dość lekki, żeby można było go przesyłać bez większego problemu. Wyobraziliśmy sobie poradnik, który pomoże organizacjom zaplanowanie projektu cyfrowego, zidentyfikowanie trudności, wyzwań, zbudowanie zespołu,
osadzenie pomysłu na zdigitalizowanie zbiorów i zapewnienie im dalszego życia. Wreszcie zbudowanie jakiejś takiej wizji nadrzędnej, czyli wpisanie koncepcji zdigitalizowania zbiorów w jakąś taką ogólną wizję instytucji. I ten nasz plan został przykuty na konstrukcję poszczególnych rozdziałów. Z ankiety widziałam, że część z Państwa już się z podręcznikiem zapoznała. Ale tych z Państwa, którzy dopiero na tą lekturę się zdecydują, szczególnie zachęcam do zapoznania się z taką mapą drogową, jak roboczo to nazywaliśmy, która jest na stronie 92 publikacji. Jest to taka droga projektu digitalizacyjnego krok po kroku. Wydaje mi się, że w dosyć czytelny sposób wskazuje na takie najważniejsze punkty, przy których warto się zatrzymać, myśląc o realizacji projektu. Powiedz, Natalio, czy to jest też moment, żeby opowiedzieć o wyzwaniach konkretnych, z którymi się mierzą beneficjenci programów? Tak, jak najbardziej, bo okay. Myślę, że właśnie ta publikacja była też trochę odpowiedzią na te wyzwania. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa feedback, za informacje zwrotne. Jest to dla nas szalenie, szalenie istotne, żeby sprawdzić. Chcę też powiedzieć, że mamy świadomość, że nasze zadanie było trochę niewykonalne, ponieważ chcieliśmy stworzyć materiał, który będzie czytelny i który będzie przydatny dla wielu instytucji. Mamy też świadomość, że są Państwo w różnych miejscach, jeżeli chodzi o zaawansowanie w realizacji projektów cyfrowych. Zależało nam na tym, żeby zarówno mniejsze instytucje lokalne mogły z tego korzystać, ale także zachęcamy do lektury większe instytucje kultury, archiwa. Wydaje mi się, że pewne takie części wspólne, wytyczne związane z organizacją pracy, z łączeniem różnych kompetencji informatycznych, programistycznych, organizacyjnych, menedżerskich, cały czas staraliśmy się, żeby te porady czy wskazówki były uniwersalne. Ale przechodząc do konkretnych wyzwań, z którymi na co dzień się spotykamy, to przygotowując się do tego spotkania, wyodrębniłam sobie takie 3-4 grupy. Tak jak Ola wcześniej powiedziała, cały czas warto przypominać i wracać do tego hasła digitalizacja. Dlatego, że my bardzo często, znaczy mamy świadomość, że z każdym dniem pojawiają się pewne nowinki technologiczne, nowe możliwości i mamy to z tyłu głowy. A jednocześnie często widzimy, że niejasne jest, czym tak naprawdę może być digitalizacja zbiorów. Dlatego staraliśmy się digitalizację zdefiniować. No oczywiście na potrzeby publikacji, nie jest to jakaś jedyna słuszna, obowiązująca droga, ale widzimy w naszych projektach, że nieraz pojawiają się pomysły takie jak wystawy multimedialne, audiobooki, podcasty, filmiki promocyjne. I to wszystko jest niejako podciągane pod digitalizację, to zwłaszcza przy próbie dopasowania się do kosztów kwalifikowanych w poszczególnych programach bywa mylące, bywa problematyczne. Widzimy też, zwłaszcza przy już na etapie udostępniania zbiorów, że cały czas pojawiają się w efekcie projektów cyfrowych zdjęcia, skany wrzucane, udostępniane na stronach internetowych bez kontekstu, bez metadanych, bez odniesienia się do praw autorskich. W naszym poradniku szczególną uwagę zwracaliśmy właśnie na udostępnianie, na prawne aspekty udostępniania, na tworzenie właśnie materiałów opisowych i ich znaczenie. Często widzimy też wątpliwości czy wyzwania związane z czy to budową kosztorysu, czy z identyfikowaniem właściwych kompetencji w zespole, ze zbudowaniem zespołu, który będzie łączył właśnie różne kompetencje. Tak? Albo widzimy też sytuacje, w których
pewne proste zadania są rozbijane na właśnie zbyt szczegółowo. Dlatego w rozdziale poświęconym budowie zespołu, zarządzaniu projektom szczególną uwagę zwracaliśmy właśnie na wyodrębnienie tych kompetencji, wyodrębnienie kompetencji w ramach instytucji, tak? I na pozostawienie sobie odpowiedniego czasu na przygotowanie tego właśnie elementu projektu. I oczywiście na koniec chciałabym zwrócić uwagę na temat praw autorskich, który jest ważny, był ważny i będzie wracał, zwłaszcza w kontekście Dnia Domeny Publicznej. Jest to dosyć oczywiste, wydaje się to dosyć oczywiste, że zbiory, poszczególne kolekcje posiadają, znaczy, że istnieją prawa autorskie, natomiast wydaje mi się, że o tym należy pamiętać i przypominać, jak istotne jest właściwe opisywanie poszczególnych kolekcji. Mamy ogromną nadzieję, że pierwszy tego typu poradnik będzie dla Państwa przydatny. A jeżeli nie, nie jest przydatny, to bardzo prosimy o informację, czego zabrakło, jaki rozdział mógłby zostać rozwinięty, co byłoby praktycznie przydatne przy realizacji projektów cyfrowych. My jesteśmy otwarci na pytania, na modyfikacje, na rozwijanie poszczególnych wątków, także w ramach innych form pracy, publikacji, prezentacji. Więc zachęcamy do dyskusji i zachęcamy do zadawania pytań, czy teraz, czy w przyszłości. Ja pozostawię na czacie kontakt do siebie, do mojego zespołu kultury cyfrowej i liczymy, że usłyszymy się prędzej czy później. Dziękuję. Dzięki Agata. Ja może dodam, że pytania przewidujemy pod koniec tego spotkania, krótki czas na to, żeby mogli Państwo zadawać pytania i poruszyć kwestie dla Państwa ważne, które padły na tym spotkaniu, także proszę, mogą Państwo te pytania aktualnie wpisać w okno czatu, my je wszystkie będziemy zbierać. A odnosząc się trochę, Agata, do tych wątków, które pojawiły się w Twojej wypowiedzi, to przede wszystkim wielkie dzięki za pokazanie tego spektrum problemów, z którymi mierzą się beneficjenci programów ministerialnych. I faktycznie jest to trochę tak, że na każdym etapie projektu mogą jakby są rzeczy i problemy, z którymi mogą się spotkać zespoły przygotowujące projekty. Stąd też ta konstrukcja publikacji pomyślana jest w taki sposób, żeby przeprowadzić w zasadzie zespoły projektowe od samego początku, od pomysłu, jaki dany zespół ma na projekt digitalizacyjny, aż do tego momentu udostępniania, o którym mówiłaś. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć, że w tej publikacji pojawiają się przykłady, które mają służyć jako inspiracja, pokazywać dobre praktyki projektów polskich, projektów zagranicznych, ale też pojawiają się tam cytaty pracowników instytucji kultury, którzy prowadzili już projekty cyfrowe, którzy natknęli się w swojej pracy i w swoich doświadczeniach z różnymi przeszkodami, o których nie bali się powiedzieć i którymi podzielili się z nami podczas przygotowywania tej publikacji. Jest jeden cytat, który chciałabym przywołać, to jest cytat ze strony 9. Cele, które założyliśmy, były zbyt ambitne. W ciągu roku mieliśmy zdigitalizować 800 obiektów muzealnych, ale kultura organizacyjna panująca w projekcie sprawiła, że wiele z tych obiektów nie zostało opracowanych na czas, a później wkradł się w to chaos, bałagan i wielki, wielki stres. To była nauczka, która spowodowała, że z każdym następnym projektem braliśmy te elementy pod uwagę. I
I już w sumie w samym cytacie mogą Państwo mieć obraz tego, jak wiele rzeczy może pójść nie tak na krótkim odcinku i jak one oddziałują na pozostałe jakby zadania i elementy tego procesu, jakim jest złożony jednak projekt digitalizacyjny. Więc może chciałabym teraz zapytać Marcin Ciebie, jako że pisałeś w publikacji, odpowiadałeś za te wątki, które były związane ze strategią, ze przygotowaniem i zarządzaniem projektem digitalizacyjnym, więc chciałam zapytać Cię, czy jest coś, co może uchronić pracowników przygotowujących projekty digitalizacyjne przed popełnianiem niektórych błędów? Czy jest jakaś złota metoda, jakaś rada, która pozwoli przeciwdziałać i minimalizować ryzyka w projektach? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za pytanie i wydaje mi się, że krótka odpowiedź brzmi nie. A jeżeli miałbym tę odpowiedź rozwinąć, to znaczy może tak, jakby ja przez jakieś tam, nie wiem, pierwsze kilkanaście, chyba ponad 15 lat mojego życia zawodowego pracowałem bardziej jako, że tak powiem, partner bibliotek czy instytucji kultury, dostarczając technologie związane z udostępnianiem zbiorów online czy zarządzaniem zbiorami cyfrowymi. Natomiast 4 lata temu przeniosłem się do Kataru, gdzie zacząłem pracę w bardzo młodej Bibliotece Narodowej i dla mnie była to bardzo ciekawa zmiana perspektywy, bo nagle mogłem zrozumieć właśnie, jak wiele rzeczy jest problematycznych czy stanowi wyzwania, rzeczy, które nie mają żadnego związku z technologią. Także w tej chwili mówię, może jest to kwestia właśnie mojej kariery, czy kariery zawodowej, że tak powiem, ale wydaje mi się, że problemy techniczne w tych projektach to są najmniejsze problemy tak naprawdę i je można stosunkowo najłatwiej rozwiązać, co nie znaczy, że wszystkie są łatwe. Natomiast tak naprawdę najważniejsze chyba są rzeczy, które są jakby ogólnie związane z zarządzaniem projektami. Taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to po prostu myślenie właśnie strategiczne i długoterminowe. Wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś aplikuje o projekt, finansowanie myśli tylko w kontekście projektu, mimo że najczęściej w różnych regulaminach finansowania jest mowa o tym, że trzeba utrzymać wyniki projektu i tak dalej, ale myślę, że myślenie stricte projektowe skupione na źródle finansowania może prowadzić do problemu. Bardziej trzeba się moim zdaniem zastanowić, co my tak naprawdę jako instytucje chcemy osiągnąć i traktować możliwość finansowania jako jeden z czynników, które mogą nam pomóc to osiągnąć, a nie traktować uzyskania finansowania jako celu samego w sobie. To może być bardzo, bardzo zgubne. Warto się zastanowić, zwłaszcza przy projektach długoterminowych, takich, które, powiedzmy, jeżeli mówimy o na przykład instytucji, która ma duże kolekcje i wiadomo, że będzie je digitalizowała nie naraz w jednym programie, w jednym konkursie, tylko w jednym projekcie, tylko będzie to wiele, wiele lat pracy, czy kryteria albo zasady pracy, które przyjmujemy na początku, czy będziemy w stanie je rzeczywiście utrzymać długoterminowo. Powiedzmy przykład obecnie z mojego podwórka, który może ma jakieś też zastosowanie w polskim kontekście. W jednym z bardzo dużych projektów przyjęliśmy założenie, że wszystkie metadane będą w 2 językach. Potem się okazało, że ktoś, kto to dla nas robi, robi tłumaczenie, ale tak naprawdę opracowuje obiekty w jednym języku, w pewnym momencie te metadane tłumaczy na drugi język, to akurat mówimy o angielskim i arabskim. Natomiast jeżeli potem są znalezione błędy, to ten nasz partner, on poprawia już tylko rekordy w języku tym, którym oni katalogują, czyli w języku angielskim. I nagle się okazuje, że mimo że założenie serwisu było takie, że wszystko będzie w 2 językach, to tak naprawdę aktualne dane mamy tylko w jednym języku i nikt o tym nie pomyślał, bo nikt nie myślał, jak to będzie długofalowo. Była mowa o tym, ok, to ktoś zdigitalizuje, opisze, przetłumaczy, dostaniemy. A to tak nie jest. To wszystko, mimo że to są zbiory dziedzictwa, to wszystko jakoś tam żyje. Tak, mieliśmy ostatnio sytuację, gdzie na przykład jakiś rękopis był nieznanego autora, potem udało się tego autora ustalić. No ale nagle zobaczyliśmy, że te informacje się nie aktualizują i okazało się, że no po prostu nikt tych poprawek nie wprowadza w obydwu językach. Warto się też zastanowić, czy właściwie pierwszym krokiem moim zdaniem powinno być stwierdzenie, dla kogo my właściwie pewne rzeczy robimy i co to będzie znaczyło, że jakby jak sobie możemy zdefiniować sukces czy osiągnięcie celu.
Możemy powiedzieć tak, z jednej strony robimy pewne rzeczy, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale dla siebie, to znaczy my jako instytucja chcemy zabezpieczyć zbiory długoterminowo w sposób cyfrowy, ale z drugiej strony chcemy też te zbiory szeroko udostępnić. I wtedy pytanie, jak je udostępnić, tak żeby one przyciągały rzeczywiście użytkowników. Znowu, ostatnio robiliśmy badanie, co przyciąga ruch do jednego z serwisów internetowych, w którym udostępniamy zbiory online, i okazało się, że ten serwis z jednej strony ma kilkanaście tysięcy bardzo rozbudowanych rekordów opisowych w dwóch językach, ma ponad, chyba w tej chwili, na pewno ponad 2 miliony stron udostępnionych online, ale 20% ruchu, który przychodzi z wyszukiwarki Google, jest generowanych przez około 250 artykułów takich popularno-naukowych, które przybliżają kolekcję. I gdybyśmy na początku o tym nie, my, no ktoś, kto był tu przede mną, nie pomyślał o tym, że właśnie samo udostępnienie zbiorów to za mało, udostępnijmy szerszy kontekst, ułatwmy ludziom wejście w te zbiory, no to tracilibyśmy 20% całkiem sporego ruchu użytkowników. I myślę, że ci, którzy do serwisu docierają w jakikolwiek sposób, na pewno te artykuły cenią. Także na pewno skupienie się na faktycznych celach, na tym, dla kogo my pewne rzeczy robimy i kiedy możemy stwierdzić, że ten cel rzeczywiście osiągnęliśmy, a dopiero potem myślenie o finansowaniu. A nie odwrotnie, o, jest finansowanie, to co można by zrobić. To jest taka, myślę, że jedna rzecz. Z drugiej strony, znowu, pracując w tej chwili w bardzo młodej instytucji kultury, okazuje się, że bardzo istotne jest określenie jasnego podziału ról i obowiązków. I wewnętrznie, i zewnętrznie. W moim przypadku, powiedzmy, mamy jeden dział, który się zajmuje zbiorami specjalnymi, inny dział, który zajmuje się treściami cyfrowymi, jeszcze inny dział, który jest IT i digitalizuje. I okazuje się, że większy projekt digitalizacyjny wymaga współpracy tych trzech działów i jeszcze partnera zewnętrznego. No i pytanie, kto co robi? Okazuje się, że możemy sobie wyobrażać pewne rzeczy, że nam się wydaje, że to tak będzie działało, ale w praktyce okazuje się, że nie, że każdy dział myśli o trochę inaczej, no i potem gdzieś tam jakby w trakcie pracy wychodzą różnice, które czasem mogą prowadzić do poważnych efektów czy poważnych problemów. Moim zdaniem, zwłaszcza jeżeli instytucja nie ma doświadczenia w realizacji pewnych projektów, warto sobie nawet jakby bardzo, bardzo nisko budżetowo, samodzielnie wręcz, ale spróbować zrobić taki projekt pilotażowy. Zastanowić się, okej, to wynajmiemy dużą firmę, ale gdybyśmy nie mieli na razie tej dużej firmy, która nam będzie digitalizowała, jakbyśmy robili to sami? Jakie będą kroki? Kto co będzie robił? Kto co komu przekaże? Jak stwierdzimy, że jest jakość właściwa i tak dalej? Tak jakby bardzo praktyczne podejście i przećwiczenie pewnych rzeczy, zanim zaczniemy działać, czy próbować działać na większą skalę. To jest poniekąd związane z dwiema innymi rzeczami, ze skupieniem się na bardzo dobrej komunikacji i wewnątrz zespole, i na zewnątrz, jakby to jest też ściśle powiązane z podziałem ról, obowiązków i jak mówię, zapewnieniem tego, że informacje, komunikacja w projekcie bardzo dobrze funkcjonuje. I coś, co wydaje mi się może być często ignorowane, zwłaszcza w przypadku mniejszych projektów, to zarządzanie ryzykiem. To może być coś, co odbywa się gdzieś tam z tyłu głowy, ale myślę, że warto sobie na spokojnie na początku projektu usiąść, właściwie cały czas tak naprawdę, nie tylko na początku projektu, i mieć gdzieś z boku listę rzeczy, które mogą pójść nie tak i zastanawiać się dobrze, no to na ile jest szansa, że one rzeczywiście pójdą nie tak i co możemy zrobić, żeby nie poszły nie tak, albo jak pójdą nie tak, to jak będziemy walczyć ze skutkami, które wystąpią. I chyba ostatni punkt, kontrola jakości, moim zdaniem, czy z mojego doświadczenia, zwłaszcza jeżeli w jakiejkolwiek sytuacji, czy digitalizujemy samodzielnie, ale zwłaszcza jeżeli digitalizujemy poprzez zewnętrznych wykonawców, nawet jeżeli wykonawca twierdzi, że jest bardzo doświadczony i wszystko będzie dobrze, moim zdaniem kontrola jakości tego, co dostajemy, nawet wyrywkowa, ale to jest obowiązkowa rzecz i to się wiąże też z tym, że musimy mieć jasno ustalone kryteria, co to znaczy na przykład skan dobrej jakości. I znowu już może bez wchodzenia w szczegóły, ale okazuje się, że nawet współpraca z doświadczonymi partnerami czy doświadczonymi wykonawcami, bardzo podstawowe rzeczy można próbować interpretować na różne sposoby, byleby tylko było na przykład taniej albo szybciej. To tak skakałem po tematach, ale myślę, że poniekąd są to rzeczy, które są gdzieś tam w poradniku bardziej szczegółowo opisane.
Dokładnie tak. Dzięki Marcin za bardzo kompleksowe przedstawienie tego problemu i tych zagadnień. Faktycznie jest tak, że te wszystkie wątki rozwijamy i tak w zasadzie ty rozwijasz w publikacji, ale poruszyłeś sedno problemu, czyli to, po co robimy projekty digitalizacyjne, co w zasadzie rzutuje na wszystkie decyzje, które w ramach tego projektu są podejmowane. Więc chyba to, do czego najbardziej zachęcam tą publikacją, to tak naprawdę zadawanie sobie pytania od samego początku, po co to robimy, dla kogo to robimy, kim to robimy, dokładnie wszystkie te rzeczy, o których ty wspomniałeś. I ciekawe, że zaczęłaś od tego, że to właśnie te problemy technologiczne są najmniej uciążliwe, bo wydaje mi się, że właśnie jest w jednym z cytatów jeden z pracowników, który z nami rozmawiał przy tej publikacji, powiedział coś bardzo podobnego, że pojawiły się problemy techniczne, jakby problemy związane z technologią, przy której pracowali w ramach projektu, ale te problemy dało się szybko rozwiązać, w przeciwieństwie właśnie do innych problemów, innych wyzwań związanych właśnie z funkcjonowaniem zespołu albo z opóźnieniami, na które nie mieli, jakby których nikt nie przewidział, których nikt nie wziął pod uwagę, czyli jakby dokładnie trochę odwołując się do tego, co powiedziałeś o ryzykach, nie wkalkulował sobie tych ryzyk w przygotowanie i przemyślenie tego procesu już na samym jego początku. Także jeszcze raz dzięki za to kompleksowe przedstawienie tego, co możemy zrobić, jak możemy się przygotować do tego, żeby nasze projekty nie udawały się trochę mniej. Tak bym to ujęła. Jest jeszcze z nami Dorota Orzeszek, która jest specjalistką do spraw dostępności i Dorota odpowiadała za rozdział poświęcony przygotowywaniu kolekcji dla osób z niepełnosprawnościami. I faktycznie coraz więcej instytucji w swoich projektach bierze pod uwagę aspekty zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do kolekcji cyfrowych. Więc chciałam zapytać Cię, Dorota, na co powinny te instytucje, na co powinny zwrócić uwagę w momencie, w którym planują projekt, w którym zamierzają jakby wziąć pod uwagę właśnie aspekty dostępnościowe. No dobrze, słuchajcie, to jest właśnie takie bardzo typowe sformułowanie, z którym się stykam. Aspekty dostępności, jakieś komponenty dostępności w projekcie. I teraz na początek to musimy się zastanowić, czy nam chodzi o to, żeby były aspekty dostępności, bo chcemy jakoś prześlizgnąć się przez audyt dostępności i usatysfakcjonować naszych trzech niewidomych użytkowników, czy też chcemy pomyśleć o sprawie kompleksowo, pamiętając o tym, że na przykład grupy senioralne, które są dosyć mocno często zaangażowane w życie kulturalne, też wymagają dokładnie tych samych dostosowań, co wiele osób z niepełnosprawnością. Więc najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy my chcemy tylko odbębnić tyle, co jest wymaganym minimum w ustawie, czy naprawdę chcemy podejść do sprawy kompleksowo, żeby zwiększyć zaangażowanie pewnych grup, na przykład niepełnosprawnościowych, ale także właśnie senioralnych, czy też młodzieży i dzieci, które albo na przykład osoby ze spektrum autyzmu, ich opiekunowie, grupy szkolne i tak dalej, które wszystkie są bardzo wyraźnymi beneficjentami dostępności. Więc najpierw trzeba się zastanowić nad tym i no szczerze polecam to podejście bardziej szerokie, bo zwyczajnie może ono skutkować dużą ilością realnie zaangażowanych w kulturę osób, które będą do nas regularnie wracać, dlatego że jesteśmy unikatowi dzięki zapewnieniu tej dostępności. Więc to jest pierwsza rzecz. No, dostępna powinna być cała kultura już od dobrych 4 lat, bo tyle mamy ustawę. Jak z tym jest? No wszyscy wiemy, bo to są kwestie też wydatków często. No i teraz tak, ja proponuję zawsze, zanim powiemy, że nie stać nas na dostępność, bo mamy setki godzin nagrań pozbawionych audiodeskrypcji i nas nie stać na zlecenie tego do zrobienia komuś, proponuję najpierw zrobić taką rzetelną ewaluację tego, co mamy, czego nie mamy, co możemy zmienić, a czego nie. I ile to by wszystko kosztowało? Bo okazuje się, że dostępne to nie muszą być tylko materiały audiowizualne, które zamieścimy na stronie internetowej.
Dostępne teoretycznie powinny być też nasze wydarzenia, nasze procedury kontaktu z naszymi klientami i też na przykład dostęp do informacji. I tak jak rozumiem, że zlecenie audiodeskrypcji na żywo do wydarzenia albo napisów na żywo do debaty może kosztować i nas na to nie stać, tak już na przykład zapewnienie dostępnych procedur albo dostępu do informacji na stronie internetowej w dużej mierze jest kwestią relatywnie niskich kosztów, która tylko wymaga rzetelnego pomyślenia o tym, co właściwie możemy zmienić na przykład w procedurze produkowania treści na stronę, żeby te treści były bardziej dostępne. Być może wystarczy już poinstruować redaktorów co do tego, że powinni dodawać jakieś alternatywy tekstowe dla obrazów, być może powinni stosować omówienia i tabele zamiast skomplikowanych infografik, być może po prostu powinni zadbać o odpowiednio wysoki kontrast czcionki i tła. I już takie proste czynności, nie wiem, na przykład jeszcze zastosowanie prostego języka, mogą znacząco zwiększyć dostępność całego naszego przedsięwzięcia. Więc zwracam uwagę na tą ewaluację początkową, żebyśmy wiedzieli, co możemy relatywnie prostą drogą i małym kosztem, własnym sumptem wprowadzić. I nie poddawać się myśląc o tym, że no nie stać nas na dostępność, wszystkich stać, tylko właśnie trzeba inteligentnie do tego wszystkiego podejść. Bardzo ważne jest też na przykład w przypadku stron internetowych, żeby było coś tak podstawowego jak dostęp z klawiatury. Jest to rzecz, która nie kosztuje zwykle dużo. To jest kwestia do rozgryzienia dla programistów, no, kwestia dni, a nie miesięcy. A może to znacząco zwiększyć dostępność całej strony. Tak samo, czy strona internetowa Instytucji Kultury jest miejscem na popisywanie się swoją kreatywnością? No, wiem, że Państwo pewnie myślą, że zdecydowanie, aczkolwiek w zakresie niezbędnych informacji, na przykład o instytucji, no niekoniecznie. Chcemy, żeby informacje były dostępne dla wszystkich, spójne, czytelne, łatwo rozróżnialne, a niekoniecznie, żeby zachwycały kreatywnością prezentacji. Więc rozróżnijmy moment, w którym jest czas na kreację, a moment, w którym jest czas na dostarczenie rzetelnej po prostu wiedzy i informacji. Bo bardzo często właśnie na tym polegamy, na tym, że chcemy, żeby coś za bardzo robiło wrażenie, jakieś nowinki technologiczne wykorzystywało, a nie pomyślimy o tym, że nie tylko osoba z najnowocześniejszą przeglądarką internetową i najnowocześniejszym komputerem z tego będzie w stanie skorzystać. Więc to jest ważna sprawa. Szczególnie zachęcam do zerknięcia w nasze procedury. Czy mamy odpowiednio przewidziane procedury obsługi, zarówno osób z niepełnosprawnością, ale też osób, które by skorzystały z tych samych udogodnień, co osoby z niepełnosprawnością, na przykład tych seniorów, do których będę wracać, bo jest to ogromna i ciągle rosnąca, zauważcie, grupa. Też jest to taki bardzo dobry przykład, żebyśmy nie myśleli o osobach z niepełnosprawnością jako jakiejś zamkniętej grupie, do której nigdy nie będziemy należeć. No, kwestia czasu, seniorami wszyscy będziemy, a seniorzy to też jest grupa właśnie niepełnosprawnościowa, więc zwracajmy na to bardzo dużą uwagę. Dobrym pomysłem jest zrobić taki rekonesans wśród naszych dotychczasowych użytkowników i klientów. Na przykład zapytać koordynatora do spraw dostępności, z jakimi problemami się stykał dotychczas. Bardzo często użytkownicy sami, jak ich zapytamy, powiedzą, czego brakuje, co jest najbardziej potrzebne. I wedle tych potrzeb można wtedy planować, wedle tych potrzeb i wedle naszej ewaluacji, co mamy, czego nie mamy, można planować, od czego zacząć wdrażanie tej dostępności. I skupmy się na przykład najpierw, no powiedzmy, mamy ograniczone fundusze na audiodeskrypcję. No to wybierzmy na przykład najczęściej sprawdzane czy oglądane multimedia na naszej stronie internetowej i do tych kilkunastu najczęściej oglądanych w pierwszej kolejności stwórzmy audiodeskrypcję. Nie róbmy tego na chybił trafił, bo tak jak Marcin mówił, akurat jest projekt, to coś tam sobie dorobimy. Absolutnie nie. Trzeba to do wszystkiego podejść z jakimś planem, wiedząc, co chcemy osiągnąć. Być może nie zrobimy wszystkiego od razu, ale własnym sumptem można bardzo, bardzo dużo poprawić w dziedzinie udostępniania zbiorów. I też pamiętajcie,
powinno zawsze być takie trio w każdym projekcie związanym z dostępnością. Powinien być ktoś znający się na dostępności. Być może jest to koordynator do spraw dostępności, być może jakaś inna osoba, która zna potrzeby środowisk, na przykład senioralnych osób z niepełnosprawnościami, które korzystają z naszych usług. Powinien być ktoś od IT, czy to programista w przypadku strony internetowej, czy też nie wiem, ktoś zajmujący się digitalizacją. I powinien być jakiś specjalista dziedzinowy, związany z daną materią projektową. I oni dopiero w trójkę mogą ustalić, jakie są właściwie potrzeby dostępnościowe dla danego projektu, co zawrzeć na przykład w OPZ-cie do projektu i tak dalej. I bez tej współpracy nigdzie nie zajdziemy, bo ciężko wymagać od specjalisty dziedzinowego, żeby dokładnie znał się na technikach udostępniania zbiorów w IT, albo od programisty, żeby wiedział, czego właściwie potrzebują osoby niepełnosprawne. Więc zwracajmy uwagę na tą współpracę, pamiętajmy o zrobieniu rzetelnej ewaluacji i przede wszystkim rozpoznaniu potrzeb zawczasu, żeby inteligentnie do tego wszystkiego podejść i zaplanować jak najefektywniejsze działania. Dzięki Dorota. Dzięki przede wszystkim, że przeprowadziłaś nas w taki sprawny sposób przez krótką checklistę rzeczy, o których należy pamiętać przy projektach związanych z dostępnością, co robić i do kogo się zwracać. To myślę, że to bardzo pomocne i myślę, że bardzo wielu z Państwa może z tej wiedzy skorzystać nawet bez konieczności i bez jakby powodu związanego z aplikowaniem o nowy projekt. W sensie są to różne dobre praktyki, dobre rady, które możemy wdrożyć już teraz w swoich instytucjach. Także wielkie dzięki. Tym samym wyczerpaliśmy już pytania do Was jako naszych prelegentów. Bardzo Wam dziękuję za udział i za podzielenie się Waszą wiedzą. Możemy powoli przechodzić do pytań z sali i od publiczności. Pojawiły się tak naprawdę dwa pytania, a jedno pytanie i jeden komentarz. Pan Tomasz napisał, że wydaje mi się, że przeprowadzenie pilotażu na próbce zbiorów powinno być wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie. Jest w tym trochę racji. Trudno się z panem, panie Tomaszu, nie zgodzić, że faktycznie dobrze by było w idealnym świecie, żeby wszystkie instytucje, które przymierzają się do projektów digitalizacyjnych, które prowadzą w ogóle digitalizację swoich zbiorów, miały szansę przetestować gdzieś swoje umiejętności i nauczyć się czegoś w praktyce. Jednak wiemy, że jest to nieosiągalne i trudno byłoby zorganizować tego typu szkolenia, chociaż może jest to coś, o czym możemy pomyśleć w przyszłości. Pan Dawid z kolei pyta o centra kompetencji. Co z wiedzą i doświadczeniem z centrów kompetencji? One mają wypracowane procedury. Czy ich wiedza jest wykorzystywana? I tutaj oddam Tobie głos, Agata. Tak, ja chętnie się odnoszę. Jak najbardziej jest wykorzystywana. Centra kompetencji w zakresie digitalizacji, mówimy tu zwłaszcza o Bibliotece Narodowej, NIMOZ-ie, Narodowym Instytucie Dziedzictwa, prowadzą swoją świetną, fantastyczną, merytoryczną działalność w zakresie poszczególnych typów zbiorów, obiektów bibliotecznych, archiwalnych, audiowizualnych i tak dalej. I o tym właśnie piszemy w naszym poradniku, w rozdziale poświęconym digitalizacji. Zwracając uwagę, że w poszczególnych zakresach tematycznych odwołujemy się do poszczególnych katalogów dobrych praktyk i pokazujemy, gdzie można sięgnąć po jeszcze bardziej szczegółową wiedzę. Poradnik, który został przygotowany, jest niejako obok, tak? On nie dzielimy tych zaleceń czy dobrych praktyk na poszczególne rodzaje obiektów, tylko jest niejako takim
pośrednikiem. Jest niejako no, obok tak jak mówię, poszczególnych typów zbiorów. Jeszcze chciałam się taką podzielić małą refleksją, że przysłuchując się naszym dzisiejszym rozmówcom, myślę, że to ten wielogłos dokładnie też tak wybrzmiewa w poradniku. Z jednej strony precyzyjny konkret, z drugiej strony trochę rozważań o organizacji czasu pracy. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, jakim jest sieciowanie, bo absolutnie ważne jest to, żebyśmy myśleli o tym, dla kogo zbiory są digitalizowane, udostępniane, ale też żebyśmy próbowali zabezpieczyć jakiś czas na przygotowanie tego projektu, ale takie kluczowe pytania, które gdzieś tam zawsze z tyłu głowy warto mieć, to właśnie po co udostępniamy te zbiory, czy przypadkiem nie są już gdzie indziej dostępne, czyli jeszcze ten aspekt sprawdzenia, czy zbiory nie zostały już zdigitalizowane, czy nie zostały udostępnione gdzie indziej. No i właśnie wszelkie działania na rzecz sieciowania, sięgania do współpracy międzynarodowej, współpracy z Europeaną na poziomie lokalnym, na przykład z Kroniką, z centrami kompetencji, z Biblioteką Narodową w przypadku poszczególnych zbiorów, z Federacją Bibliotek Cyfrowych. To jest szczególnie istotne, jakby działanie właśnie takie sieciowe. Dzięki, Agata. Myślę, że można jeszcze do tego dorzucić, że faktycznie warto, żebyśmy uczyli się od siebie nawzajem, żeby te instytucje, które mają już doświadczenie w różnych projektach, dzieliły się wiedzą z innymi instytucjami, które mają podobne zbiory albo mają podobny pomysł na projekt, właśnie po to, żeby to nie była taka wiedza, którą trzeba zdobywać w trudzie i znoju z pierwszym projektem digitalizacyjnym, tylko żeby faktycznie czerpać z doświadczeń tych, którzy już to przeszli przed nami. Więc to chyba wyczerpuje pytania, które padły. Widzę jeszcze jedno. Jest jeszcze pytanie o to, gdzie można sprawdzać, czy zbiory są zdigitalizowane. I myślę, że to jest bardzo ważne, że oczywiście to nie jest tak, że jest jedno miejsce, w którym możemy się zorientować, kto i co dokładnie zdigitalizował, ale istnieją te dużo otwarte repozytoria i agregatory, do których na pewno warto zajrzeć. I tutaj też sieciowanie ma taki ważny aspekt, że jeżeli wiemy o tym, kto posiada podobne kolekcje, czy kolekcje o podobnym profilu, to na pewno warto być w kontakcie. W takim myśleniu strategicznym o tym, co w jakiej perspektywie i jakie priorytety nadając digitalizować. I pojawia się tutaj też link do Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zgadza się również Europeana, właśnie Federacja Bibliotek Cyfrowych, to na pewno są takie miejsca, do których warto zajrzeć, ale tak jak mówię, również wiem, znając wiele instytucji kultury w Polsce, że mają Państwo świetne rozeznanie w sektorze, w tym, kto posiada jakie zasoby. Warto nawiązywać kontakty z tymi instytucjami, zarówno jakby z perspektywą jakiejś współpracy partnerskiej, jak i właśnie, żeby myśląc strategicznie o digitalizowaniu i udostępnianiu własnych kolekcji, też sprawdzać jakby jak z digitalizacją podobnych czy podobnych profilem, czy wręcz tych samych obiektów, na jakim etapie zaawansowania są inne instytucje. I to jest bardzo cenne, no bo ostatecznie chodzi o to, żeby dostęp, i znów tutaj wracam do okazji, przy której się spotkaliśmy, do tego wielkiego repozytorium wspólnego dziedzictwa był jak najszerszy, a nie o to, żebyśmy wszyscy robili podobne rzeczy, więc myślę, że to ma duży potencjał, żeby robić takie rozeznanie zarówno wśród partnerów, jak i w sieci. Dzięki Ola za odpowiedź na to pytanie. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania na sam koniec tego spotkania?
Wydaje mi się, że już nie. W takim razie bardzo Państwu dziękuję za obecność na tym spotkaniu. Dziękuję naszym rozmówcom i prelegentom za udział, za podzielenie się wiedzą. Mam nadzieję, że czują się Państwo trochę lepiej przygotowani do prowadzenia przyszłych projektów. Wszystkie te wątki, o których rozmawialiśmy dzisiaj, znajdą Państwo w publikacji. Dodam jeszcze, że o czym już wspominała Agata, na samym końcu jest mapa drogowa, która jest takim skrótem przez wszystkie wątki i przez wszystkie pytania, które należałoby sobie zadać w trakcie przygotowywania i prowadzenia projektów. Za chwilę też podeślemy Państwu na czacie link do naszej strony pracowni, na której mogą Państwo tę mapę drogową z pytaniami znaleźć i korzystać z niej w zasadzie od razu. I mam nadzieję, że nasze turbulencje początkowe nie wpłynęły na odbiór naszego spotkania. Prawdę mówiąc, nie spodziewałam się, że spotkanie poświęcone kulturze może być spotkaniem atrakcyjnym dla różnego typu memiarzy. Więc dziękujemy za miły odbiór i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Do widzenia Państwu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję ślicznie.